W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego na wspólnej debacie poświęconej roli organizacji studenckich w przemianach ustrojowych w Polsce spotkali się byli i obecni członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz eksperci. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów pokazująca studencką rzeczywistość z lat 80., kiedy działało NZS. Głównym sponsorem projektu zatytułowanego Archiwum NZS Inteligencja Walcząca jest Skok Stefczyka. Ta akcja inauguruje działania przybliżające młodym ludziom historię nie tak odległą przecież, a nie wszystkim znaną. Nasi koledzy i koleżanki, studenci sprzed lat 20 podjęli pewne decyzje, na skutek których do dziś możemy działać. Możemy cieszyć się tym, że nasza organizacja jest jedną z największych, najdłużej działających, z bardzo dobrą tradycją i to byśmy chcieli pokazać. W czasach PRL tysiące studentów z całej Polski, jednocząc się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, przeciwstawiało się ówczesnej rzeczywistości. Dla komunistów NZS był czymś na kształt nowej elity. Tego obawiali się najbardziej. Było to zagrożenie z punktu widzenia komunistów, że oto powstanie środowisko elitarne, a więc inteligenckie, środowisko, które pojawiło się na uniwersytetach. A więc będzie to zalążek kontrelity w stosunku do elity państwa komunistycznego. I myślę, że to było takie główne zagrożenie, tak jak sobie to komuniści definiowali. Oczywiście za tym szła obawa czy też oskarżenia, że to jest środowisko radykalne, bardziej skłonne do działań konspiracyjnych, być może do działań bardziej zdecydowanych. Choć NZS powstał już w roku 80, jego relegalizacja stała się faktem 8 lat później, kiedy to podczas trzeciego krajowego zjazdu wyłoniono nowe władze organizacji. W tym samym roku zrzeszenie pokazało swoją siłę. Tylko na Uniwersytecie i Politechnice Gdańskiej strajkowało ponad 1000 młodych osób. Była chyba to jedyna organizacja w tym czasie, jednocześnie posiadająca pewną liczebność, a jednocześnie dość silnych liderów do tego, żeby poderwać studentów do działalności, której takim najbardziej widocznym przejawem były strajki w maju 1988 roku na Uniwersytecie. To były największe strajki w Polsce solidarnościowe poza zakładami pracy, które zostały wsparte przez studentów z Politechniki. Działania protestacyjne zakładały różne formy kontestacji. Od wykładów, przez imprezy kulturalne, po wiece i manifestacje. Oczywiście dzisiaj w inny sposób trzeba być nieoportunistą, nonkonformistą, ale wyzwanie jest to samo właśnie. Dzisiaj też można łatwo właśnie płynąć z prądem i myślę, że NZS właśnie ta niezależność, to znaczy pewna taka mądra, twórcza niepokorność. Projekt Archiwum NZS Inteligencja Walcząca przybliża wszystkie te historyczne fakty, a także zwraca uwagę, jak duży wpływ miały działania dawnego NZS na obecny kształt życia akademickiego. Możemy się tylko cieszyć, że ludzie, którzy rodzili się już w wolnej Polsce, interesują się tym, jak żyli i o co walczyli ich koledzy i koleżanki w latach 80.